Przede wszystkim to jest motocykl elektryczny. Tutaj mamy silnik elektryczny, a nie spalinowy. To bardzo upraszcza konstrukcję. Odpada nam serwisowanie napędu i przede wszystkim serwisowanie silnika spalinowego, który musimy wymieniać olej, filtry, co nas może kosztować. A tutaj tak naprawdę trzeba wymieniać tylko klocki hamulcowe i ewentualnie opony. Studenci mają zawsze zielone światło, jeśli chodzi o pomysły. Mają także wspomaganie finansowe, jak i ze strony uczelni. Pierwszy raz w ogóle wystartowali w zawodach. Inne uczelnie z całego świata od iluś lat tam startują. Oni pierwszy raz, prawda, pierwsze podejście z bardzo dobrymi wynikami. Na tych zawodach w Barcelonie były konkurencje statyczne i dynamiczne i ocena motocykla nie była tylko pod względem tego, jak szybko jeździ, jak sobie radzi w terenie, ale też w jakiej technologii zostały wykonane poszczególne części. Jesteśmy świadkami rewolucji i naprawdę to jest kwestia jeszcze paru lat, żeby wyprzeć całkowicie silniki spalinowe. Takie projekty powodują to, że studenci chętniej tą wiedzę, którą pozyskują na zajęciach, wykorzystują w takich projektach i wiedzą, że ta wiedza, którą otrzymali, przydaje się. Robiąc ten projekt, mieliśmy też na myśli nasze miasto, które boryka się z zanieczyszczonym powietrzem. Nasz motocykl nie wydaje żadnych szkodliwych substancji czy spalin, jest ekologiczny.